jesteśmy w Kirach na survivaliach organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Będziemy tutaj przez kilka dni i będziemy pomagać w organizacji zajęć. Będziemy zabezpieczać teren. Będziemy Wam przekazywać relacje z tych kilku dni. Właśnie skończyliśmy rozstawiać nasze obozowisko. Część z nas już poszła na pierwsze zajęcia, a ci, co pozostali, będą rozpalać ognisko i robić dla reszty kolację. Biwakujemy w pięknym krajobrazie. Jesteśmy sobie w takim, no teraz nie widzicie, ale musicie nam wierzyć, że mieszkamy w pięknym lesie. Mamy takie piękne widoki. Przestało lać. Możemy sobie usiąść przy ognisku, porozmawiać z innymi uczestnikami survivaliów i porozmawiać na różne tematy. Właśnie miało miejsce otwarcie tegorocznych survivali i teraz sobie idziemy pozwiedzać stoiska, jakie tutaj mamy. No, nie mogło zabraknąć tutaj służb mundurowych. Mamy tutaj policję z Zakopanego, tak samo Straż Graniczną. Mamy także WCR z Nowego Targu i mamy także zabezpieczenie medyczne, także możemy czuć się bezpieczni. Mamy tu też wiele atrakcji, na przykład jest strzelanie z łuku, jest grupa, która ma repliki broni palnej i także wieczorami pali się tutaj ognisko i można wspólnie przesiedzieć z uczestnikami wieczór. Jak chłopaki? Co dzisiaj robiliście? Byłem dzisiaj na stoisku z militariami, na przykład bronią, jakimiś replikami mundurów z czasów II wojny światowej i czasów PRL-u. A ty, Max? Byliśmy na zbieraniu różnych kwiatów, na przykład szczawu, bardzo dobry właśnie. A później z tego robiliśmy bardzo przepyszną kwaśnię. Jesteśmy właśnie z Maxem na stoisku grupy łuczniczej Dzikie Gęsi. Możemy tutaj zobaczyć takie zapewne ręcznie wykonane stołki. Nawet mamy tutaj mały stolik, na którym są gliniane naczynia. No i za nami się pali takie bardzo klimatyczne palenisko. Brałem dzisiaj udział w zajęciach z leśnictwa, gdzie dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy. Następnie brałem udział w zajęciach z łucznictwa, gdzie dowiedziałem się, jak obsługiwać łuk bloczkowy
i czym się różni od tradycyjnego. I bardzo mnie to zainteresowało.